Marta Leśniak z nami, 500 zł wygrała za udział w turnieju Polskiej Ligi Tenisowej we Wrocławiu. Marta, jesteś zadowolona ze swojego osiągnięcia? Jasne, że tak. Tutaj doszłam do finału, kilka naprawdę trudnych pojedynków. Grałam tylko przeciwko mężczyznom, więc wiadomo, że to bardzo fizyczne mecze. Ile tutaj pojedynków? 7 chyba w ciągu 2 dni. No wiadomo, w finale to bez szans. No, Michał jest byłym zawodnikiem i myślę, że żadna kobieta nie dałaby rady, więc i tak jest dobry wynik. Nawet Serena Williams w szczytowej formie? Tego nie wiem, ale myślę, że mężczyźni są tutaj silniejsi fizycznie, że raczej z kobietami z pierwszej setki też nie mieli problemów żadnych, więc myślę, że to jest dobry wynik. No właśnie, to był twój najtrudniejszy mecz, bo jednak wcześniej weszłaś do tego finału bez straty seta, a potem napotkałaś już przeciwnika, z którym no, nie miałaś chyba jakichkolwiek atutów, żeby wygrać. No tak, dokładnie. No, poza tym jeszcze niesamowite zmęczenie, myślę, że nawet jakbym była kompletnie świeża i wypoczęta, to bym nie wygrała, a tutaj już to zmęczenie się nałożyło, więc robiłam co mogłam, ale no niestety no, pod każdym względem przeciwnik był lepszy, więc... Mam nadzieję, że te 500 zł osłodzi ci przynajmniej na czekoladę będzie, bo widziałem, że czekoladę konsumowałaś w trakcie meczu. Tak, no to prawda, uwielbiam wszystko co słodkie, więc bardzo dużo jem tych rzeczy, więc na pewno się 500 zł przyda. Dobrze, Marta, powiedz mi, jesteś zadowolona w ogóle, jakby nie wiem, co powiesz o całych zmaganiach Polskiej Ligi Tenisowej w Wrocławiu, jak ci się podobało, czy się nie podobało? Myślę, że to jest super, nie brałam udziału w takim turnieju, to jest mój pierwszy taki turniej i naprawdę jestem pod wrażeniem i organizacji i poziomu, bo to każdy się stara grać jak najlepiej i naprawdę kilka fajnych meczów było, więc mam nadzieję, że więcej będzie takich turniejów. Rozumiem, że mimo awansowałaś do turnieju finałowego w Warszawie, się tam pojawisz 31 sierpnia na kartach Legii. Mam nadzieję, jeśli zdrowie pozwoli, to postaram się być. Dobrze, dziękuję ci w takim razie bardzo. Mimo tego, że nie udało się wygrać w finale, no to byłaś jakby największym nazwiskiem na tym turnieju, bo mistrzyni Polski z 2018 roku Marta Leśniak, drugie miejsce dzisiaj w Polskiej Lidze Tenisa, przegrała z Michałem Sekułą. Dziękuję ci jeszcze raz bardzo. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.